Na przykładzie przypowieści o faryzeuszu i celniku, chcę pokazać, że musimy być także czujni, by nie przekraczać zastosowania, jakie Bóg wyznaczył do przypowieści. Inaczej mówiąc, by nie rozszerzać zbyt daleko jej zastosowania według własnego jak gdyby takiego pomysłu, czy widzi mi się, a trzymać się. Tego, co jest napisane. Zwykle na podstawie tej przypowieści, część ludzi wysnuwa taki ogólny wniosek, że lepiej siebie poniżać, lepiej nie myśleć o sobie zbyt dobrze, bo wtedy grozi nam poniżenie. A jeśli sami będziemy źle o sobie myśleć, będziemy się tak poniżać, no to wtedy możemy liczyć na wywyższenie. Na taką interpretację rzeczywiście wskazywałaby końcówka tej przypowieści. To jest Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, werset 14. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Na podstawie niezrozumienia tego i jeszcze kilku innych fragmentów Biblii, część chrześcijan no, z takim wielkim upodobaniem. Poniża samych siebie, krytykuje siebie, niedocenia, źle o sobie myślą, przesadzają w eksponowaniu swych wad, grzechów czy jakichś niepowodzeń. Spójrzmy jednak na całość tej przypowieści i zobaczmy, czy ten ogólny wniosek jest tutaj uzasadniony. I powiedział tak, że do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni a innych lekceważyli to podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu. Lecz bił się w pierś swoją mówiąc. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Zwróćmy uwagę na początku na zakres tej nauki Jezusa. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni. Tu znajduje się klucz do dobrego rozumienia całego tego tekstu. Jezus mówi tutaj precyzyjnie przypowieść skierowaną przeciwko ludziom, którzy uważali się za bez winy przed Bogiem, za usprawiedliwionych, za tych, którzy nie potrzebują przebaczenia, i jednocześnie którzy lekceważyli innych ludzi, którzy w ich mniemaniu byli grzesznikami. Opisany dalej faryzeusz. Jest przekonany, że jego dokonania stawiają go w pozycji uprzywilejowanej przed Bogiem, że on nie potrzebuje usprawiedliwienia, nie potrzebuje przebaczenia, ponieważ jest dobry, ponieważ Bóg powinien go wręcz pochwalić za to, jaki on jest. Poszczę dwa razy w tygodniu. Daję dziesięcinę z całego mego dorobku. Nie jestem jak rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten oto celnik. Warto pamiętać, że użydów celnik to był, była forma jakiegoś takiego kolaboranta, jednego z najgorszych, takich obrzydliwych grzeszników. Tak więc faryzeusz był przekonany, że Bóg nie może mu niczego złego zarzucić, bo nie jest rabusiem, oszustem, cudzołożnikiem ani celnikiem, a do tego robi bardzo dużo dobrych rzeczy, pości, czyli taką dyscyplinę duchową zachowuje, daje dziesięcinę, czyli jest też hojny dla Boga, jeśli chodzi o sprawy materialne, nie jest jakimś kapusiem czy kolaborantem, no... To znaczy, że jest w porządku, nie potrzebuje usprawiedliwienia, może do Boga zwracać się no, z pewną taką no, pychą czy poczuciem samozadowolenia. Inną perspektywę na świętość Boga i swoją własną miał celnik. On nie miał złudzeń, że przed Bogiem zasługuje na potępienie, że jest paskudnym grzesznikiem. I kiedy on z taką świadomością swojej grzeszności, czyli brakiem świętości, i mając świadomość świętości Boga, przychodzi do Boga się modlić, bije się w piersi, nie śmie nawet podnieść ku niebu oczu, staje gdzieś w kącie tej świątyni i woła: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Jezus stawia tutaj pytanie, na które jest oczywista odpowiedź. Który z nich będzie? Usprawiedliwiony przed Bogiem, który może liczyć na Boże miłosierdzie, czyli przychylność okazaną wbrew zasługom. Bo na tym polega miłosierdzie, na tym polega łaska, że człowiek sprawiedliwie zasługuje na karę, ale w wyniku łaski, miłosierdzia nie dostaje tej kary. A może dostać nawet coś dobrego, coś czego się w ogóle nie może spodziewać. Przychodzi dwóch ludzi, z których jeden i drugi są grzesznikami, bo zarówno ten faryzeusz, który nie jest rabusiem, nie jest oszustem, nie jest cudzołożnikiem, nie jest celnikiem, to jednak z pewnością ma coś na sumieniu przed Bogiem, czyli też potrzebuje usprawiedliwienia, też potrzebuje miłosierdzia, ale on, nie widzi swoich grzechów. On tylko widzi, że jest lepszy od innych, a inni to oczywiście są grzesznikami i zasługują na surowy sąd Boga, ale nie ja. I myśli, że jego pobożne uczynki zrobiły na Bogu wrażenie. To, że on pości, że on daje jakieś pieniądze na sprawy Boże i tak dalej, że to zrobiło na Bogu wrażenie. Także absolutnie on nie musi prosić o litość. On może, Boże, jaki fajny ja jestem, a nie tak jak ci inni. Złacy. Ten człowiek rzeczywiście nie może liczyć na miłosierdzie, bo on absolutnie nie ma samoświadomości grzechu, nie ma świadomości, że w oczach świętego Boga on pomimo tych dobrych rzeczy, pomimo tego, że nie ma jakichś strasznych rzeczy na sumieniu. To dalej jest godzien odrzucenia, godzien piekła i potrzebuje usprawiedliwienia, potrzebuje dalej litości i powinien tak samo jak ten celnik wołać do Boga: bądź miłościw w mnie grzesznemu. Dopiero z taką postawą może liczyć na miłosierdzie. A więc, patrząc w tym kontekście na tę przypowieść, końcówka, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony. A kto siebie poniża, będzie wywyższony, ma tu precyzyjne znaczenie. Pierwszy zakres jest ten szczegółowy, dotyczący zbawienia. Tutaj nikt nie może się wywyższać, nikt z ludzi nie może mówić, że nie potrzebuje usprawiedliwienia, bo jest dobry, bo każdy z nas jest przed Bogiem grzeszny i godzien potępienia, godzien odrzucenia. Także każdy, kto będzie mówił inaczej, wywyższa się fałszywie, nie mówi prawdy o sobie. Jeśli już chcemy rozszerzyć to zastosowanie, to możemy powiedzieć, że każdy, kto się wywyższa w sposób nieprawdziwy, każdy, kto myśli o sobie niezgodnie z prawdą, będzie musiał zderzyć się z rzeczywistością, czyli zostać poniżony. Ale absolutnie nie można na podstawie tego fragmentu. Wyprowadzać wniosku, że człowiek pobożny czy chrześcijanin, to powinien cały czas się biczować, cały czas mówić, że jest zły, do niczego się nie nadaje i nie jest godny jakiejkolwiek pochwały czy jakiegoś dobrego słowa. Apostoł Paweł tak to ujął. Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć. Jeśliby Paweł skończył w tym miejscu, moglibyśmy mówić, że rzeczywiście musimy bardzo precyzyjnie strzec się każdej dobrej myśli na nasz temat, ponieważ możemy za nią zostać w jakiś sposób poniżeni. Ale apostoł Paweł nie kończy na tym nakazie, by nie rozumieć o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz mówi do nas, by Rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. A więc mamy zarówno się nie wywyższać w tych sprawach, jeśli dotyczących naszych dokonań, naszych możliwości, jak też i się nie poniżać. Zarówno jedno, jak i drugie jest szkodliwe. W sprawie usprawiedliwienia przed Bogiem absolutnie nie grozi nam przesada i tutaj zawsze nasza, nasze poczucie grzeszności będzie nawet mniejsze niż to obrzydzenie, jakie Bóg ma do naszego grzechu. W innych sprawach naszych możliwości, naszych zdolności, oceny naszych dokonań, tu musimy stosować zdrową miarę. Ani nie przesadzać, nie wywyższać się, nie przeceniać, ani też nie uniżać się niepotrzebnie, nie zmniejszać swoich możliwości, nie umniejszać swoich zdolności. Bo jeśli myślimy, że się do niczego nie nadajemy, to rzeczywiście i niczego w życiu dla Boga nie osiągniemy.